Macie słowo, które powinniście zachować w sercu, tak jak Maryja. Także dlatego, że Pan wie, jakie wam jest potrzebne słowo na życie kapłańskie. I On już zna te wszystkie momenty, w których to słowo bardzo wam się przyda. Będzie musiało być pierwszą reakcją na sytuacje, w jakich się znajdziecie. Nie musicie tego słowa do końca rozumieć dzisiaj. Być może ono w ogóle nie stosuje się do dzisiaj. Ale będzie wam potrzebne za rok albo za 50 lat na złoty jubileusz kapłaństwa. Ale okaże się takim tylko wtedy, kiedy je zachowacie w sercu. Z obfitości tej liturgii, w szczególności tej Ewangelii, chciałem wam zwrócić uwagę na trzy słowa. Pierwsze z nich to jest słowo Pascha. Przejście. To jest słowo, które opisuje moment w życiu Jezusa, 12-letniego. Słuchając tej Ewangelii mamy taką pewność, że w jego życiu coś się kończy, a coś się otwiera. Kończy się w jego życiu taki czas, kiedy chodził do świątyni, bo rodzice go prowadzili. Kończy się w jego życiu czas, kiedy wykonywał wiele rzeczy, bo taki był zwyczaj. Ale teraz mamy absolutne przekonanie, że jest kimś, kto na progu dorosłego życia bierze to życie w swoje własne ręce i jest w świątyni nie dlatego, że taki jest zwyczaj, tylko dlatego, że ma w sobie wewnętrzną potrzebę bycia w sprawach Ojca. Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. I ta powinność jest jego powinnością wewnętrzną. Nie wynika z polecenia Maryi i Józefa i nie wynika ze zwyczaju, tylko z jego wewnętrznego przekonania i z jego relacji z Ojcem, która jest takiego gatunku, że ani Maryja, ani Józef tego nie rozumieją. Czujecie, że to jest taki moment w waszym życiu? Te wszystkie argumenty ze zwyczaju, tak częste w seminarium, nie? Zawsze tak było. Nigdy tak nie było. Dlaczego masz to zrobić? Bo tak. Skończyło się. Nie będzie dzwonków, nie będzie regulaminu, nie będzie rozpisanego programu dnia, nie będzie wyznaczonego terminu na wszystko, na rozmyślanie, na adorację, na naukę, na egzaminy. Koniec. Jest czas. Zobowiązania, które jest wewnątrz i które się nie rodzi z niczego innego, jak tylko z tak intymnej relacji z Bogiem, której ludzie patrzący na was z boku nie potrafią nawet pojąć.
o taką Paschę chodzi. To jest pierwsze słowo, Pascha. Drugie słowo, poszedł z nimi. Święty Hieronim w tym miejscu, a on dokładnie tłumaczy, Święty Hieronim w tym miejscu umieszcza słowo descendit, czyli zszedł z nimi w dół, zstąpił w dół. To jest bardzo ważne słowo, że ta Pascha oznacza dla Jezusa schodzenie w dół. To słowo, zwłaszcza dzisiaj, może brzmieć kompletnie niezrozumiale, bo za pół godziny będą dla was oklaski, a za dwie godziny, jak wyjdziecie z tej katedry, wszyscy was będą na rękach nosić. I pewnie już nigdy w życiu nie usłyszycie tyle wielkich słów, ile usłyszycie dzisiaj i jutro. I wszyscy będą was wywyższać. A jego Pascha polega na schodzeniu w dół. W takim przekonaniu, że schodzenie w dół, zstępowanie w dół jest drogą do tego, co należy do Ojca. Ojca znajdziecie w wstępowaniu w dół, nie w wynoszeniu się ponad innych. Wynoszenie się ponad innych nie jest rzeczywistością, w której Bóg mieszka. Bóg mieszka w uniżeniu. Bóg mieszka w wstępowaniu w dół. To wstępowanie w dół, ono jest wstępowaniem do Nazaretu. Czyli do takiej skrajnie szarej, zwyczajnej powszedniości. Wstępowaniem w takie możliwie ostatnie miejsce na ziemi. To jest to pragnienie, które miał w sercu Karol de Foucault, jak zamieszkał w Nazarecie. I on szukał takiego miejsca, od którego nie ma już niższego. Szukał takiego miejsca, w którym tak naprawdę nikt nie ma ochoty żyć. Nie? Są takie miejsca, z których masz ochotę uciec. Tam się nic nie dzieje. Tam jest szaro, brudno i nijako. Zwyczajnie aż do bólu. Nie ma nic wielkiego, nie ma nic spektakularnego. Nie ma żadnej szkoły, nic tam nie ma w tym Nazarecie. Dziura zabita dechami. Zwyczajność nad zwyczajnościami. Jezus do tego wstępuje. I widzi tę zwyczajność jako przestrzeń, gdzie jest Ojciec. Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Descendit. Drugie słowo. I jest trzecie. To trzecie słowo brzmi poddany. Niektórzy tłumaczą posłuszny. Myślę, że znacie też następne zdanie tej Ewangelii, następny werset, który mówi, że Jezus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. I tą przestrzenią, w której wzrastał,
To nie był dom w Nazarecie, tylko jego posłuszeństwo w Nazarecie. Za chwilę tu będziecie klęczeć i przyrzekać cześć i posłuszeństwo. To jest posłuszeństwo ojcu i to jest posłuszeństwo matce. Matce, którą jest Kościół. To posłuszeństwo ojcu i matce jest przestrzenią wzrostu. W łasce u Boga i u ludzi. Zatrzymajcie to słowo w sercu. Zwłaszcza na takie momenty, kiedy będziecie mieć poczucie, że macie być posłuszni ojcu i matce, którzy was nie rozumieją. Tak jak było w tej Ewangelii. On im mówi o swoim pozostaniu w Jerozolimie, ale oni nie pojęli tego, co im powiedział. I tak może być. Możecie mieć takie przekonanie w konkretnych momentach życia, że ani Kościół, ani biskup was nie rozumieją i że to, czego od was oczekują, czego wymagają, jest szaleństwem. I że was to raczej zabije, niż rozwinie. No, na wszystkie takie momenty docierajcie do serca i do tego słowa, które, ufam, w waszym sercu zostanie. Był im poddany i wzrastał. Był poddany im także wtedy, gdy go nie rozumieli. To jest posłuszeństwo ojcu i matce. To znaczy posłuszeństwo, które zasadza się na szacunku, na czci. Kiedyś pamiętam w dawnych czasach, kiedy się bardziej zajmowałem historią Kościoła i czytałem rozmaite traktaty średniowieczne o eklezjologii, o papiestwie, to trafiłem na takie zdanie, które mówi o godności papieża. Myślę, że takie zdanie to mógł tylko średniowieczny teolog napisać. Że papież musi wiedzieć, że jest synem wyniesionym do największej godności przez matkę. Niechże więc nie depta jej po głowie. Bo to matka go posadziła tak wysoko. Niechże ją szanuje. Niech jej nie depcze. Nawet jeśli dumą mamy, jest to, jak wysoko posadziła swojego syna. Więc bardzo was zachęcam do takiego posłuszeństwa matce, jaką jest Kościół. Pascha zstąpił, był posłuszny. Amen. Amen.